Zagłębie Sosnowiec spadło na trzeci poziom rozgrywek piłki nożnej w Polsce i jak podsumował prezydent Sosnowca, klub wrócił do punktu wyjścia sprzed lat. Zagłębie, podobnie jak inny miejski klub, Górnik Zabrze, czeka na finalizację prywatyzacji. Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość tych klubów, o tym Fatima Orlińska. Prezydent Sosnowca robi rachunek sumienia, nowa prezydent Zabrze apeluje o czas i rozsądek w podejmowaniu decyzji. Po tym, jak Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Stalą Rzeszów, co oznacza degradację na trzeci poziom rozgrywkowy, Arkadiusz Chęciński zapowiedział w klubie zmiany. Jego zdaniem są one konieczne bez względu na powodzenie przetargu na sprzedaż większościowego udziału miasta w spółce. Dziś jeszcze nie wiadomo, czy obecna sytuacja klubu może wpłynąć na zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Zobaczymy, bo otwarcie w maju, także dopiero wtedy będziemy mogli mówić, czy jest zainteresowanie, czy nie ma. Rozmowy się toczą, ale jak się zakończą, to się dopiero okaże. I inwestorzy, którzy dzisiaj z nami rozmawiają, no, znają sytuację, bo ta sytuacja jest od kilku miesięcy tak naprawdę i to widmo spadku nad nami krążyło właściwie od samego początku, co najmniej rundy wiosennej, jak nie dużo wcześniej. Także tak jak mówię, no, trzeba pozwolić się w chwilę cierpliwości czekać. Czekać muszą również kibice Górnika Zabrze. W środę radni mieli zdecydować, czy wyrazić zgodę na sprzedaż akcji miasta, ale na wniosek nowej prezydent miasta projekt uchwały w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad. Agnieszka Rupniewska argumentuje, że to nowi radni, mając znacznie szerszą wiedzę, powinni decydować o przyszłości Górnika. Prywatyzacja Górnika jest potrzebna, ale ważne jest to, żeby nie była robiona zbyt szybko, ze zbytnim pośpiechem, bo to na pewno nie będzie sprzyjało naszemu klubowi. Najważniejsze jest to, żeby te decyzje były podjęte z głową, bo tak ważna marka i tak ważna spółka, jaką jest Górnik Zabrze, nie może być sprywatyzowana na kolanie. O czym zresztą prezydent elekt mówiła w trakcie swojej wielomiesięcznej kampanii. W Sosnowcu jest już nowy trener, a według zapowiedzi prezydenta miasta to dopiero początek zmian. Na Zagłębie Sosnowiec podobno jest długofalowy plan, który dziś jeszcze jest tajemnicą. Wciąż nie ma pewności, że nowym właścicielem Zagłębia zostanie Rafał Collins, który wykazywał duże zainteresowanie zakupem akcji klubu.